coś mnie tak pociągnęło w kierunku tego, żeby wam opowiedzieć po raz kolejny o eksperymencie z teleportacją, bo kiedyś, jak mówię, kiedyś dokonamy teleportacji, będziemy sobie to używać. Najpierw trzeba wykonać ten eksperyment. No ja wam mówiłem, na czym polega eksperyment w innych odcinkach o teleportacji. Ogólnie idea teleportacji to polega na tym, że masz obiekt w punkcie A i chcesz mieć obiekt w punkcie B bez pokonywania drogi. O to chodzi, tak? No właśnie. Naszym zadaniem jest co zmienić? Zostawić kulę w spokoju, tylko jej podmienić lokalizację. Tak od razu, z A do B, bez tych pomiędzy A1, A2, A3, A4, A5, potem jest w połowie, to potem do B. Tak robimy tradycyjną metodą, a my poszukujemy bezpośredniego skoku, czyli, no jak mówię, czy to jest kula, czy to cokolwiek, ale najlepiej na kuli, od kuli zacząć teleportację. Czym się różni kula w punkcie A i kula w punkcie B dla samej kuli? Tym, że dla tej kuli ona była w A, teraz obserwuje świat z perspektywy B. Zmieniła się po prostu perspektywa. Zmieniła się perspektywa lokalizacji i to wszystko. I obserwator też może zaobserwować, że kula zwolniła punkt lokalizacji A i utwierdziła się w lokalizacji B. Tak o to chodzi. Zwolnienie i utwierdzenie. Do tego potrzebna jest kula i taki fajny, płaski stół. Bardzo, bardzo, bardzo płaski. To najpierw o kuli. Na kuli wam przypomnę, że tutaj do tego eksperymentu potrzebna jest jak najbardziej sferyczna kula, jak najbardziej cienka, pusta w środku i metalowa. Bardzo idealna wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tak, bo o to nam chodzi, że potrzebujemy mieć idealną kulę. Geometrię potrzebujemy mieć, zachowane ideał, tak? Nazywamy to ideałem, proszę bardzo. No. Jeżeli coś takiego mamy, zostawiamy kulę w punkcie A, na tym bardzo płaskim stole. I teraz tak, co byśmy chcieli od tego stołu, oprócz tego, że on będzie bardzo, bardzo płaski? Chodzi o to, żeby nie zmieniał wymiaru, bo tutaj chodzi o to, żeby zachować tą płaskość na tej linii punktu A i B. Ten B musi być oddalony o pewną odległość oczywiście na tego eksperymentu. Na tą odległość najlepiej wychodzi teleportacja, albo w każdym razie tutaj jest potrzebny taki stół gdzieś długości około 3 metrów. O. Tam celujemy, tam będziemy zaznaczać punkt B. Teraz jakby tak punkt A popatrzył na siebie z punktem B, to by powiedziały, że one są tak dokładnie spasowane, że właściwie nie ma szans, żeby pojawiła się jakakolwiek wibracja pomiędzy nimi. No o to chodzi. No to chodzi, żeby ten stół nie falował, nie zmieniał wibracji, żeby się nie przekręcał. Takie coś. Bardzo, bardzo stabilny, nieruchomy stół. O, to można by powiedzieć, jakbyś miał taką taflę zamarzniętej wody, proszę bardzo, idealnie płaskiej. Nie pojawiałoby się takie zjawisko jak drganie, innymi słowy, ten świat atomowy byłby tak uspokojony, że właściwie punkt A i punkt B to tak naprawdę co za różnica? Co za różnica? To jest tylko nazwa, idea, lokalizacja. Tak, no bo o to chodzi. No cały czas w eksperymencie chodzi o lokalizację, żeby z A do B. I teraz tak. Pomyślcie sobie, że stawiamy w tym punkcie A, teraz tą kulę trzeba utwierdzić, bo chodzi o to, że gdzie kula ma drgać, ona ma robić zagłośnik, ma dźwięczeć, niech sobie dźwięczy, o to chodzi, żeby teraz ją zapisać, jak ona sobie dźwięczy, wszystko dźwięczy, pomieszczenie oczywiście się głos roznosi, a stół, że tak powiem, ani drgnie, stół będzie musiał mieć takie coś, że on jest odporny na wibracje kuli, proszę Państwa. Jestem wolny od Twoich drgań, czyli nie zauważyłem różnicy. Ten stół ma nie zauważać różnicy i kula też nie zauważy różnicy, czy ona stoi w punkcie A, czy stoi w punkcie B. No po prostu pstryk, pstryk, zrzućcie. To można powiedzieć, że dla kuli to stół się przesunął. O. Nie o to chodzi, po prostu kula nie zauważyła. O. Nikt kuli nie ruszał, kula umieściła się w punkcie B. No. Takie zjawisko. Wystarczy zwolnić lokalizację, kula podąży tam, gdzie jej się wpisze. Można przycisnąć ją dźwiękiem, czyli najpierw kulo dźwięczysz A, no to stoisz w A. A co by się wydarzyło, kulo, jak ty stoisz w punkcie A, a ja cię nacisnę, bo nagrałem sobie dźwięk w punkcie B, czyli co ci teraz robię? Tak samo drżysz, to dla ciebie nie ma różnicy, kulo, czy ty jesteś w A czy B, bo tak samo drżysz, zrozum. Idealna kula zawsze cię będzie tak samo drgała i tyle.
że jest tylko różnica w lokalizacji to wszystko. Jeżeli się naciśnie dźwiękiem kulę, która sobie stoi spokojnie w punkcie A, teraz my jej puszczamy dźwięk, proszę bardzo, kulo, kamerton robimy, kula zaczyna dźwięczeć. Czyż nie? Tylko, że ona zaczyna dźwięczeć punktem B, bo punkt A zaczyna być zwolniony, ona już nie słyszy punktu A, więc w pewnym momencie ona. Z początku eksperymentu ja mówię, ona się będzie przetaczać do punktu B i to nas interesuje, że cały czas w tym samym kierunku i o to chodzi, proszę bardzo, kula się ruszyła, hura. A potem będziemy mieć tak, że jak odkryjemy, jak to robić metodą przemysłową, to też można po prostu, nie to wszystko. Można mieć teleportację metodą przemysłową, tylko trzeba wiedzieć, jak zrobić eksperyment. To popatrzcie, jak mało jest potrzebne. Pomieszczenie, kula, stół, coś do nagrywania. Jeszcze wymyślić, w jaki sposób utwierdzić kulę na tym stole, bo tutaj chodzi o to, jak mówię, no, cała kula ma drgać oprócz tego jednego punktu. To jest ten punkt utwierdzenia. Ten punkt, który ma trzymać, a jednocześnie puścić. I to trzeba odkryć. Taką lokalizację, która z definicji puszcza. O, bo tak naprawdę w naszej fizyce nic nie jest trwałe. Wszystko jest zmienne, więc nawet lokalizacja musi się zmienić. No, jak zapiszesz sobie lokalizację i myślisz, że wróciłeś do tej lokalizacji, to ona już się zmieniła. Pomimo, że stoisz w tym samym miejscu, wydaje ci się, ale lokalizacja się musi podmienić. Czyli związek z ideą czasu. Lokalizacja. Lokalizacja w pewnym momencie jest też uzupełniona o czas. Można sobie skakać do przyszłości i przeszłości? Można. No, w myślach mamy takie zjawisko, mamy. No to czy można doświadczyć tego za pomocą teleportacji w linię czasową? Można, można. Można teleportować się do idei? Można. Przyszłości można, można. Przeszłości można, można. Nazywamy to tak, bo wszystko i tak kreujemy z teraźniejszości. Właśnie, więc tutaj jeszcze musimy zbadać ideę teraźniejszości przy okazji. Tutaj mamy już łatwość w dalszych eksperymentach i ja was zapraszam do projektu. No bo cóż, szalony projekt. Jakbyśmy zobaczyli, że to działa, no ktoś by powiedział, że to nie będzie działać, że panie, no to. Jak się założy $1 000 000, to pokaże, że działa. To nawet koszt taki nie będzie, słuchajcie, $1 000 000 za takie rzeczy. Zamówił takich, wiecie, z NASA, proszę bardzo, zróbcie nam, no to chyba nie odmówią, bo cóż, pomyślcie sobie, jakbyśmy zrobili składkę z $1 000 000, to pół miliona stół, pół miliona kula i jeszcze sprzęt nagrywający, słuchajcie, za $1 000 000, jakbyśmy sobie kupili, to no. Zobaczycie, mielibyśmy teleportację, przynajmniej fajną zabawę z tym wszystkim. Moglibyśmy oglądać na żywo postępy prac, jak nam to wychodzi. Popatrzcie, można i nawet taki eksperyment społeczny zrobić. O, jak szybko byśmy tego dokonali, proszę bardzo. Według tego pomysłu. Zgadnęlibyśmy zbiorową Nagrodę Nobla, bo oczywiście kto by się dorzucił, to by był częścią Nagrody Nobla, czyli uwierzyłem w ten pomysł. Czyli wart Nagrody Nobla, no właśnie, więc możecie, jeżeli się będziecie składać na taki pomysł, jeżeli też się rozejrzycie za wykonawcami tego rękodzieła, precyzji, wystarczy to wszystko zebrać do jednego miejsca i rozpocząć zabawę. Czyż nie? Potem chcę zgarnąć, jak mówię, zbiorową Nagrodę Nobla. Jak to mówią, gra warta świeczki, gra warta nagrody, pamiętajcie. Nagrodą jest tak, po pierwsze dobra zabawa, dobra inwestycja, bo chodzi ci o to, że nie ma tego, a chcesz to mieć już. To co inwestujesz, zwyczajnie, to jest inwestycja. Tak jak budowanie budynku, to my będziemy budować teleporter. No to wszystko. Teleporter przemysłowy, proszę bardzo. Zapraszamy do testów. Pierwsi ci, którzy by się składali, to mogliby sobie testować na sobie pierwsze prymitywne teleportery, bo pamiętajcie, tutaj one nie wyrządzają żadnych krzywd, to tak się nie dzieje. Tylko ci lokalizację podmienią, to nawet nie ukuje, to nawet nie poczujesz, to robisz to naturalnie, zrozum. Każdy ruch to jest zmiana lokalizacji, czyż nie? Zobacz, poruszaj sobie palcem i zobacz, ile razy zmieniłeś lokalizację. Tylko, że tu kula stoi na razie, widzisz, ty ruszasz palcem, to zmieniasz lokalizację, zmieniasz. Tylko wydaje ci się, że to jest taka ciągłość, a to nie jest ciągłość. Rzeczywistość nie jest ciągła. Rzeczywistość składa się z momentów. Moment, 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 moment. Więc moment A, moment B, to wszystko. No. Prosta rzecz, to wam dopowiedziałem trochę teorii. U mnie to się wszystko skleja i składa i to jest dobry pomysł zobaczyć siebie w realizacji. Czy stoisz w miejscu, czy tutaj zaczynamy naprawdę poważnie działać.
Poważnie, tak. A zaangażowaniem, tak. Zaangażowaniem to wystarczy. Zaangażowaniem. Z realizacją wspólnego pomysłu. Proszę bardzo. Co wy na to, żebyśmy zrealizowali taki wspólny pomysł? No właśnie. Czyli innymi słowy, jakby tak wszyscy Polacy o takim pomyśle się dowiedzieli, to ja myślę, że tak 1 000 000 dolarów to byśmy zebrali raz, dwa. No, słuchajcie, no chore dzieci się zbiera. Sami pomyślcie, że moglibyśmy sobie potem teleportować te chore dzieci, gdzie byśmy chcieli. I o to chodzi. Czasami warto zainwestować sercem. Sercem. To jest właśnie. Przenieść się, wiecie, w te obszary serca. Jest teleportacja, to, że jest uznaniem naszej wiedzy i emocjonalności. Tak jest. Puszczamy stare przekonania i odnosimy się do nowych. Kiedyś się nie dało, to znaczy się da. I to wszystko. Możemy zwyczajnie z tego korzystać. O, bez obaw i strachu. Punkt A, punkt B, proszę bardzo. Tyle. Ale najpierw, jak mówię, eksperyment z kulą. I tak sobie myślę, co by taki człowiek czuł, gdyby tak się teleportował z punktu A do B, z B do A, z A do B. Miał taki przełącznik, tutaj kraj narodowa, a tutaj Afryka. I tak w tym teleporterze stałby sobie gdzieś, pstryknąłby sobie, a tutaj stoi na śniegu, pstryknąłby sobie, znowu jest z powrotem. Ja mi z powrotem, pstryk, 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 pstryk. Można? Można. Czy to jest jakieś szkodliwe? No nie jest szkodliwe, bo mówię, no to jest naturalna rzecz, zmieniać lokalizację. Bo to tylko za pomocą narzędzia to robimy. To robisz naturalnie, to jest naturalna rzecz, tylko nie umiemy zmieniać lokalizacji w sposób kreacji. Robimy to myślą, no i jedyną taką rzeczą, którą możemy, to udajemy się w śnienie. To jest zmiana lokalizacji. Kierowcy to doświadczają, tak? Oni są tacy czujni, czujni, a potem zmieniają lokalizację. Nie są w tej lokalizacji, proszę bardzo, są gdzieś indziej, są już w swoich śnie, śni sobie śni, aż w pewnym momencie może powrócić. Tylko że pamiętajcie, że on powraca już nie do tej samej lokalizacji, tylko że tej lokalizacji przesuniętej w czasie. Dopasowuje się do tej linii czasowej, bo w tej linii czasowej to on dopiero się pojawia, widzicie? Ludzie obserwują, że on się właśnie teleportował, czyli pojawiłeś się w tej linii czasowej, bo cię tutaj nie było, tak? A gdzie byłeś? Dla ciebie to ja byłem tam, o, tam, o, na tym kontynencie, tam byłem dla ciebie. Wszystko dzieje się w teraźniejszości. Tak jest, więc w teraźniejszości, skoro się pojawiłem po teleportacji, to po prostu, to takie zjawisko, wykorzystujesz takie urządzenie, doświadczam tego, to jest moja wiara, z tego korzystam, no i co dziwnego, no. To jest takie zjawisko, jak oglądasz zdjęcie, raz oglądasz to zdjęcie, a raz oglądasz to zdjęcie. To jakbyś sobie tak rozszerzył, takie kino wokół zrobił, to jakbyś sobie pstryknął, jesteś w tym zdjęciu, a tutaj jesteś w tym zdjęciu. W tej klatce, a ty masz taką klatkę. Bez pokonywania drogi. Tak, moment, moment. Ile czasu to potrzeba? No właśnie, to nie potrzeba czasu, to jest moment, moment. Tak, bo wszystkie rzeczywistości już są. Więc jest ktoś przed teleportacją tu, jest rzeczywistość, że jest on po teleportacji tu. Dla niego zawsze jest tu, 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 tu. Dlatego, że się teleportuje, cały czas jest tu, 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 tu. No. Teraz trzeba odkryć, co to jest to za miejsce. Tu, 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 tu. Nasza fizyka, nasza linia czasowa, to tu, 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 tu. Żeby można było rozumieć dalej tą ideę, tak? I rozszerzać ten moment tu, tak. Tu, tu, moment tu, to też ma lokalizację, więc można rozpoznać taką nośną. Wskazujesz palcem i tu jesteś. Powiedzmy, taka maszyna. No, wiecie, da się, wszystko się da. To teraz sobie wyobraźcie taką perspektywę kosmitów, którzy się nam przyglądają i właśnie obserwują nas, jak to dochodzimy do tej prawdy, że to podróże, które oni wykonują, to oni nie muszą pokonywać drogi, tylko oni po prostu już znają tutaj u nas lokalizację i znają swoją lokalizację. Ile to dla nich trwa być u nas, a ile u siebie? To z lokalizacji do lokalizacji, bez pokonywania drogi, proszę bardzo. Tak, to już wiele cywilizacji kojarzy już to zjawisko teraźniejszości, bo są już cywilizacje, które one są już głęboko w rozumieniu teraźniejszości. Ho, ho, ho. Nie używają, nie potrzebują używać tak silnie, emocjonalnie tej przeszłości. To są takie cywilizacje, które zrozumiały swoje historie. Teraz świadomie wybierają kierunek swojego rozwoju. Wiedzę, że wszystko dzieje się tu i teraz, więc dlaczego sobie z tego nie korzystać? Dlaczego sobie nie wymyślić sposobu na zmianę lokalizacji? Proszę bardzo, jestem w swoim układzie słonecznym, a teraz jestem w waszym, proszę bardzo, gościmy, czy obserwujemy was. A że mamy taką technologię, która potrafi, że wy nas nie widzicie, a my was widzimy. W pewnym sensie chodzi o to, że w pewnym momencie musimy się spotkać w pół drogi.
To ja mówię, że okno do lądowania zaczęło się w marcu 2023. Tak dostaliśmy przekaz tunelingowy, żebyśmy wiedzieli, że jakby coś, to już nam powiedzieli. Wiele osób to interesuje, kiedy to wylądują. Każdy jest zainteresowany, więc jak to się odbędzie tak, że my musimy być gotowi, bo oni są już przygotowani, czekają na nas i będziemy dopiero w pół drogi w tym rozwoju umysłowym, pozbędziemy się szaleństwa i paranoi, no to wtedy wylądują, no bo na razie mamy świat paranoików, tak. To jeżeli minie paranoja, bo paranoja to jest uważanie obcych za wielkie zło, dyskutowali o tym, jakie to zagrożenia i te wszystkie religijne rzeczy i cokolwiek ludzie i w ogóle terroryści, ataki, chronienia ich, zamieszki na ulicach, ludzie mają różne zdanie, to sobie pomyślę, że lądowali, tak obserwują, to właśnie, a jak już powiedzą, to może już opuścimy, to ludzie dalej wiedzą, że tam wiszą, tak jak wiszą, a puścili, to znaczy, że się szykują znowu na ludzkość, znowu zamieszki. Taka cywilizacja już wie, że w takiej społeczności oni się pokazują tylko tym, którym się mają pokazać. I tyle. Pierwszy kontakt to jest z ludźmi świadomymi. Dzień dobry, witamy, witamy. Fajnie, że wybraliście nas jako pierwszych, że jestem na przykład wybrany jako pierwszy. Bardzo miło, proszę bardzo. To będę teraz ambasadorem was. To cóż, więcej. Będę was przedstawiał, tak. I w pewnym momencie, jak się spotkamy w pół drogi, to się przedstawią. My się przedstawimy, oni się przedstawią i na tym to polega. No właśnie. Tak, już wtedy będziemy mieć tą teleportację, powiem wam. Nie będzie dla nas dziwne te ich loty po naszym niebie, to co będziemy obserwować, że tak będą psyk, 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 te różne takie dziwne błyski i szyszy, no to już nie będziemy tego bać. Na razie to sami rozumcie, jakby takie coś się pojawiło. Gdziekolwiek na planecie widać by było ich i to czy szybko, czy wolno, czy jakkolwiek by sobie obserwowali, no latają po prostu, no. My samochodami po ziemi, dobrze, no to też można i inaczej. Bezkonfliktowo się da wszystko. Ludzkość musi być przygotowana na takie rzeczy, żeby się tego nie bała. Zobaczcie, ile musimy strachu pokonać. A my jesteśmy na takim etapie ewolucyjnym, że o kosmitach to. Po co takie rzeczy? Po co o takich rzeczach gadać w ogóle? Po co, po co? A ja wam powiem po co. Po to, po to, po to, bo to jest nasz rozwój, to jest nasz kierunek i to jest nieuniknione. No to pytanie, kiedy my będziemy gotowi być w pół drogi. Tak. To ja was zachęcam. A do pomysłu was zachęcam, więc dzielcie się. Dzielcie się tym, radujcie. As you accelerate, and I know this is going to get a little bit heady, but follow along. It'll be worth it. As you accelerate, every moment you change, you are creating new parallel realities to go along with the change in you. Because every change is a total change, as we have said. And when you talk about total change, we mean universal change. So every change is a whole new parallel reality. Even if one parallel reality may be only different from another by one atom, it's still a completely different reality. Totally different. And as you change and as you make decisions, you go through, you bring yourself through a succession of parallel reality shifts. So automatically, so smoothly, you don't even always recognize that that's what you're doing. But you see, movement itself, the perception of movement of any kind, is actually the perception of a succession of parallel reality. This is one reality. This is another. 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 And in between those positions were an infinite number of other parallel realities that we have all just agreed to go through together. And so we all think we're all in the same room at the same time, and that nothing much has changed except maybe that it's getting a little bit closer to lunch. But you see, for as many of you as are quote unquote in the room, there are that many rooms, literally distinctly different rooms. And each of you is actually creating that room and all the people in it in your universe, just as someone else is agreeing to create that room and all the people in it in their universe. And those two points of view will actually not only be slightly different as points of view, they will not actually be different points of view of the same room at all. They will be points of view of completely different parallel reality rooms. The only reason you have a common experience at all is that you agree to in any way, shape, or form.